witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w nowej serii odcinków z gry Obcy Izolacja. I w ten sposób właśnie zaczynam swoją przygodę z tą grą. Zaraz wam wszystko powiem. Samuel przyszedł do Amandy. Amanda jest córką Ripley. I ta gra to jest jakby, można powiedzieć, kontynuacja pierwszej części filmu Obcy. Przypomnę tylko, że to było w ten sposób, że statek kosmiczny poleciał na jakąś planetę i tam przylepił się obcy na twarz jednego z załogantów. Wzięli go z powrotem i odczepili od niego, ale on, ten obcy, tam można powiedzieć, zasadził embriona w ciele tego załoganta i w czasie posiłku nagle wyskoczył mu z brzucha i właśnie tak się zaczęła seria Obcy. Chyba 4 odcinki Obcego, czy 5? Kurde, głupio mi powiedzieć. 4 chyba. Na pewno pierwsza i druga część jest uważana za niesamowite filmy. W tym czasie, przypomnę, na przykład Obcy 2, decydujące starcie z 1986 roku. Wielu z was jeszcze nie było na świecie, a film tak pięknie zrobiony, bez tam komputera prawie w ogóle nie wykorzystywali grafiki komputerowej w tym filmie, a film naprawdę świetny. I dlatego też chcę grać w tą grę, ponieważ Obcy 1 i Obcy 2 to są naprawdę filmy z pierwszej dziesiątki moich ulubionych filmów, jakie kiedykolwiek oglądałem w życiu. A więc Amanda chce się dowiedzieć, co się stało z matką. No i na razie lecą sobie statkiem. Jak wiadomo, w Obcym to było tak, że oni zahibernowani byli przez jakiś czas. Pamiętam też w Obcym 1 i 2 ta... muszę się zalogować. Ta Ripley, oficer Ripley, też zawsze w majteczkach wchodziła do tych hibernacyjnych pomieszczeń. Można wziąć kapcie? Nie. Dobra. Biegać. Aha, cel, ubierz się. Dobra, czyli na razie mamy cel, ubierz się. Zerkamy, czy coś tu jest ciekawego, jakieś papiery. Oczywiście na razie, zobaczymy, co to za komputer. Ale dziwne, że takie komputery jakieś takie dziwne. Szukasz oficera nawigacji? Mam znajomego, który stracił statek i szuka pracy. Ręczę za niego, ma solidne papiery. Teraz śpiewka. Prawdopodobnie warto to czytać, żeby nie stracić wątku z tej gry. Oczywiście to jest Survivor Horror, czyli będziemy tutaj się bać. A wy lubicie, jak Faja się boi, nie? Weź wszystko R. Na razie nie wiem dokładnie, jak się w to gra. Weź wszystko R. Zapisz grę, to zaraz zapiszemy. Użyj. Aha! Myk. A nie, nie, nie. Dobra, nie wiem, co to jest. A, i tu się ubierzemy. Dobra. Czyli cel pierwszy jest zrobiony. Ripley. Ale przecież ja jestem Amanda, córka Ripley. Kibelek. Prysznic. Tu mogę się trochę okąpać. Ale ciekawe, czemu biorę prysznic, jak się ubrałem, nie? No, ze mnie jest debil. Okej, tu chyba wszystko mamy zrobione, to idziemy dalej. Zobaczmy sobie mapkę tego naszego statku.
porozmawiaj z Samuelsem w gabinecie medycznym, porozmawiaj z Taylor w kambuzie i w zasadzie tyle. Dobra, no to idziemy. Porozmawiaj z Samuelsem, tu nie. Jest Samuels. Czyli Samuels. Ripley. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities. A well-made... Ripley? I realize it's a very similar model to... The Nostromo. Yes, M-class. A later pattern, but close in spec. Aha, to... Okej, wybaczcie, naprawdę, ja pierwszy raz jestem w tej grze, czyli ja nie jestem córką Ripley, tylko ja jestem Ripley. Czyli w tej chwili jestem Ripley. Prawdopodobnie to jeszcze nie jest początek. Tu zobaczymy zaraz, coś się stanie. Co tu możemy zrobić? Możemy schować łóżko, dobra. Czyli na razie nic. Czyli teraz idziemy do... Teraz idziemy porozmawiać z Taylor. Czyli jestem w tej chwili Ripley, to wybaczcie. No na początku jak... Postaram się w drugim odcinku więcej dowiedzieć na temat tej gry. Teraz po prostu ją włączyłem i sobie gram. Czyli w tej chwili jestem panią Ripley. No i teraz porozmawiam z tą piękną w okularach Taylor. Tu prawdopodobnie mogę sobie poczytać różne rzeczy. Cześć Taylor, otrzymałem moje zamówienie tych informacji. Nostromo, właśnie. Czyli ten... Nie to. Czyli Nostromo to, pamiętacie, jest to statek właśnie, gdzie w pierwszej części ten obcy wyszedł z ciała załoganta. No już biłem, porozmawiałem z Samuelsem. Chyba jest Taylor. Co? Looks like we're up. Idź na mostek po odprawę. No to cześć, idę po odprawę. Ona wygląda mi trochę na Ripley. Ale nie, już dawno nie oglądałem tych części. No dobra, no to odprawiaj. Halo? Aha, czekamy na Samuelsa. Można gdzieś włączyć napisy? Opcje, gra, wibracje, poziom trudności... Nie ma. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to refit. She pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol Station. Muszę starać się rozumieć, co oni mówią. Kosmos. Weź dokumenty odprawy. Słuchajcie, tak naprawdę... Kosmos musi być piękny, nie? Ale taki pusty. Samuel? Pójdź mnie. Muszę szukać dokumentów odprawy. Dobra. No i co? Lecimy, lecimy. Muszę teraz dokładnie zobaczyć, o co chodzi, bo... Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? Looks like damage. Punch up 74. Czyli jest zniszczony.
Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel, Torrens, out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Wayland. Yutani Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. No, lepiej dooglądać ten filmik do końca, bo w tej chwili, z tego co wiem, nie jestem Amandą, tylko Ripley. The station's comm seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody space. Czyli wychodzi na to, że początek gry gram jako Ripley. Oficer Ripley. Spokojnie zajarzę, o co chodzi. Prawdopodobnie już tam, na tym dużym, zniszczonym statku, będą potwory. Prawdopodobnie te małe takie pająki, no i być może te większe obce. Oh my god. Oglądaliście film Grawitacja? Świetny film, nie? W zasadzie film jednego aktora. Bardzo fajnie zagrany. Ripley, czyli jestem Ripley. Broń jest jak narzędzie. Dobra, no słuchajcie, no ja idę dalej jeszcze. Z tego, co przeczytałem o tej grze, pisali, że wcielamy się w córkę Ripley, Amandę, a nadal gramy Ripley. Więc spróbuję dojść w pierwszym odcinku do tego momentu, żeby wiedzieć, o co chodzi. Prawdopodobnie zaraz się będę bał. Bo się stanie coś strasznego, jak znam życie. Dobra, no trudno, no. Znajdź pomoc. Trzeba się przebrać. Dobra. Już się przebrałem. No i trochę się zaczynam obawiać tego, że zaraz będzie strasznie. No trudno się mówi, nie? No to już wiem. Czyli będzie strasznie, no. Będzie strasznie i zginę, no i tyle. Bo... No trudno. No to zabijajcie mnie, no. Zabijajcie. Dobra, idę się zapisać. Tak, 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 tak. No, słuchajcie. Jak ja mam to wykorzystywać? Czekajcie. No nic. Na razie nic nie wiem na temat tej gry. Zaraz mi tu jakiś potwór mnie zje. I tyle będzie. Dobra, zaraz tam pójdę spokojnie, tylko jeszcze zerknę,
Czy gdzieś jeszcze coś mogę innego wejść, zrobić? Aha. Dobra, to na razie wejdę tam, bo tam jest jaśniej. Czy ja wiem, czy jaśniej? Dobra! Nie mogę zapisać! Czemu nie mogę teraz zapisać? Proszę czekać, aż zginę? Jest ciemno? Dobra, słuchajcie, to był pierwszy odcinek z gry Obcy Izolacja. Ja na razie nie idę dalej, bo akurat mnie głowa boli. W następnym odcinku dowiecie się o następnych przygodach. Już na spokojnie rano sobie zagram. Trochę się obawiam teraz, że tego momentu, że oni mnie zniszczą, zabiją. Nie chcę za bardzo w tej chwili to przeżywać. Jutro się dowiecie, w jaki sposób Ripley została zabita przez obcych. Na razie, trzymajcie się.